Cześć kochani, witam Was serdecznie w ulubieńcach miesiąca. Miesiąc październik przeleciał nawet nie wiadomo kiedy, dlatego też nastała ta pora właśnie w miesiącu, gdzie trzeba lub należy, lub chce się przedstawić ulubieńców miesiąca, który się właśnie skończył. Dlatego, jeżeli jesteście ciekawe, jakie produkty szczególnie mi przypadły do gustu właśnie w październiku, to serdecznie Was zapraszam do dalszego oglądania. Aby odcinek nie trwał wieki, to musimy bardzo szybko przechodzić do konkretów. Ja sobie tym razem uporządkowałam tutaj te wszystkie produkty, które zawsze zbieram do koszyczka, żeby Wam pokazać. I uporządkowałam je sobie właśnie tak, żeby tutaj się później nie motać, nie zapomnieć o niczym. Więc może zacznę najpierw od akcesoriów, które upodobały mi się lub definitywnie zostały moimi ulubieńcami właśnie w październiku. I zacznę od gąbeczki z Nancy. Ja mam tylko tutaj jej opakowanie, ponieważ no niestety, ale nie chciałam Wam pokazywać brudnej gąbki, a też za bardzo nie miałam czasu, aby to wszystko myć, więc generalnie gąbka z Nancy, jeżeli nie wiecie jak wygląda, to za chwileczkę może tutaj zobaczycie gdzieś zdjęcie. Ta gąbeczka właśnie była w takim opakowaniu, to mi się bardzo spodobało od razu, o tym mówiłam też w teście na żywo. I generalnie ta gąbka ku memu zdziwieniu sprawuje się dokładnie tak samo jak Beauty Blender, czyli jest po prostu kapitalna. Nic się z nią nie dzieje, ona bardzo ładnie wchłania wodę, bardzo ładnie się, że tak powiem, nabiera objętości pod wpływem tej wody. Bardzo fajnie później nam aplikuje produkty na twarz. Ja używam tej gąbki zarówno do nakładania podkładu, jak i do chociażby później wklepywania pudru pod oczy. Także ona jest dla mnie wszechstronna i bardzo dobrze wygląda. Pomimo iż już ją mam chyba około 2 miesiące, tak mi się wydaje, jeżeli nie, no to przepraszam Was za wprowadzenie Was w błąd, ale tutaj dziś będzie test na żywo, więc też tam będzie akurat data tego, kiedy ten test był robiony, więc będziecie mogli skonfrontować to z rzeczywistością, ale wydaje mi się, że tak gdzieś około 2 miesiące tą gąbkę już będę miała w stałym użytku i tak, jestem z niej zdecydowanie zadowolona. Więc po pierwsze, opakowanie przemawia na jej korzyść ogromnie, a po drugie, sama ta gąbka, więc serdecznie ją polecam. Kolejne akcesorium to również akcesorium z Nancy. Jest to pędzel tym razem. Ten pędzelek to Blush and Bronze A01. Jest to model. I ten pędzelek ma służyć do blaszowania i brązowania, czyli do różu oraz do bronzera. I on jest tak skośnie ścięty. I właśnie on się idealnie, jest bardzo fajnie zbity i on się idealnie nadaje właśnie do konturowania. Do nakładania różu, także bardzo fajny produkt i no o tym, jak bardzo podoba mi się wykończenie tych pędzli, też już wspominałam w którymś z filmików, bodajże był to Chat Makeup, który mówiła o pędzlach Nancy, więc jeżeli jesteście ciekawe mojej bardziej rozbudowanej opinii, to Was zapraszam tutaj do Chat Makeupu. A tymczasem jedyne co mogę, to mogę Wam serdecznie polecić te pędzle, bo one są naprawdę solidnie wykonane i generalnie nic się z nimi nie dzieje, są też bardzo mięciutkie, nie kują w żaden sposób w twarz, więc jest naprawdę super. No i ostatnie akcesorium z akcesoriów, które chciałam Wam pokazać, jest to brush egg. Nie wiem, że już kiedyś o nim mówiłam w ulubieńcach, ale generalnie zdecydowanie to jajeczko zasługuje na to, żeby w ulubieńcach się pojawić, ponieważ jest to coś, z czego ja używam namiętnie i tak naprawdę używam tego na okrągło i to bardzo ułatwiło życie. Więc generalnie serdecznie polecam wszystkim tym osobom, dla których mycie pędzli było totalną katastrofą. Polecam zaopatrzyć się właśnie w brush egg, ponieważ to naprawdę odmieni Wasze pędzlowe mycie, jeżeli chodzi o taki, wiecie, zakres czynności, za którymi nie przepadamy. I akurat w przypadku pędzli, nieprzepadanie za ich myciem może być bardzo złe w konsekwencjach, ponieważ możemy nabawić się jakichś uczuleń na twarzy i tak dalej, jeżeli tego naszego niechcenia nie będziemy tych pędzli myć. Więc zdecydowanie to jajeczko nas zachęci do tego i na pewno ułatwi nam życie. Dobra, teraz przejdziemy sobie na szybko do pielęgnacji twarzy i ciała. Jeżeli chodzi o ciało, to proszę bardzo, spray Vaseline Intensive Care Cocoa Radiant. I to jest produkt, który był w Shiny Boxie. Jest to, słuchajcie, spray do ciała, taki zwykły spray, nie koloryzujący w żaden sposób, jak sugerowałoby kolor opakowania. Natomiast jest to zwykły taki balsam do ciała, ale w sprayu i fajny jest. Powiem Wam, że tak całkiem spoko opcja dla tych osób, które nie lubią mieć takiej później skóry, która czeka, wiecie, na wchłonięcie się i tak dalej balsamu.
to ten generalnie bardzo fajnie nawilża tą skórę. Dla mnie troszeczkę gorzej niż Perfekta, ale daje radę. I generalnie bardzo fajne jest to, że się właśnie bardzo szybko wchłania. Powiem Wam, że ten produkt ma ogólnie 190 ml i ja go mam jeszcze prawie całego, bo ja nie wiem, on się chyba nigdy nie kończy, dlatego że generalnie nie trzeba go naprawdę dużo, żeby się nabalsamować i aby doznać poczucia komfortu, więc dla wszystkich suchoskórnych osób ten produkt będzie naprawdę spoko. Przechodzimy do pielęgnacji twarzy. Dwa produkty do oczyszczenia twarzy. Przepraszam. Jeden produkt do oczyszczenia, a drugi do nawilżania. Tak Wam chciałam pokazać. I jest to produkt do mycia twarzy, jest to L'Oreal Men Expert. Na pewno dziwicie się, dlaczego ja kobieta pokazuję produkt Men Expert, ale pokazuję go dlatego, że został mi sprzedany myk przez koleżankę z pracy, pozdrawiam serdecznie Kasię. Został mi sprzedany, słuchajcie, myk używania właśnie tego produktu z magnetycznym węglem do oczyszczania twarzy. Ten produkt charakteryzuje się tym, że on ogólnie jest czarny, jak go nakładamy na twarz. Taki czarny żel. Ja na przykład robię tak, że ja go zostawiam na trochę i powiem Wam, że naprawdę dawno nie miałam tak długo spokoju z nieprzyjaciółmi na twarzy. Po prostu ta twarz jest tak rewelacyjnie oczyszczona, że tam absolutnie nie ma prawa nic zostać na skórze po właśnie zmyciu i umyciu, po prostu oczyszczeniu twarzy tym produktem. Oba koleżanka, o której wspomniałam przed chwilą, zasugerowała mi, żeby używać tego produktu w taki sposób, aby nim dosłownie zmywać makijaż, żeby po prostu pocierać delikatnie po twarzy, również po oczach, żeby w ten sposób to nie piecze, nie szczypie. Ale ja jakoś nie do końca miałam przekonanie do tego, żeby tak to robić i powiem Wam, że też niewiele się myliłam, ponieważ finalnie okazało się, że ten produkt jednak wodoodpornych moich produktów do twarzy, do oczu nie domywa, więc generalnie najpierw musiałam sobie po prostu zmyć zwyczajnie, zrobić demakijaż, a później dopiero użyć tego produktu i wtedy miałam poczucie takiej fajnie oczyszczonej mega skóry. I ten produkt był kupiony dla mnie przez moją koleżankę w Superfarmie na jakiejś promocji i kosztował wówczas około 18 zł. Więc myślę, że tak zdecydowanie 150 ml, on też ma dość sporo czasu starcza, jak używam codziennie. Myślę, że jeszcze mam gdzieś 1/3, więc nie ma źle jak za taką cenę, a produkt jest naprawdę fajny i polecam go wypróbować. Tutaj producent nas informuje, że on usuwa wszelkie osady sebum, zanieczyszczenia, toksyny, niweluje błyszczenie, zszarzałą skórę, klejącą skórę, zaskórniki, rozszerzone pory. I ja sprawdzę, nie mam jakiejś mega problematycznej cery, ale jednak zawsze gdzieś tam coś się zbierało i zapychało. A teraz przy używaniu tego produktu tego nie mam. Natomiast jeszcze wiem właśnie od tej koleżanki, że ona przy dłuższym stosowaniu, takim codziennym chyba, miała problem z tym, że zaczął on jej wysuszać skórę. Że wiecie, aż tak bardzo ją oczyszczał i odświeżał i pozbywał tego sebum i tego wszystkiego, że tak, że miała uczucie takiej skóry przesuszonej, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Ale ja sobie z tym poradziłam, ponieważ używałam produktu cały czas z Mary Kay, nawilżającego Hydrate Botanical Effect i ja go używam właśnie też na noc i on bardzo fajnie nawilża. Ja też bardzo często po użyciu tego produktu z L'Oreal używałam jakiegoś oleju, czy to kokosowego, czy sojowego, czy jakiegokolwiek innego oleju po prostu i smarowałam sobie buzię na noc, tak jak zwyczaj taki miałam zawsze. Ale chciałam Wam powiedzieć o tym produkcie, bo on też jest bardzo fajny na dzień, bardzo fajny pod makijaż, bardzo fajnie moim zdaniem służy jako baza pod makijaż, pod podkłady, więc również go Wam serdecznie polecam. Ja go testuję, dostałam te produkty do testowania od Mary Kay i zestawię też jest żel z tej samej serii do mycia twarzy. On jakiegoś szału szczerze lepszy nie robi, natomiast ten krem jest bardzo fajny, bardzo fajnie się wchłania i daje bardzo fajne takie uczucie komfortowego nawilżenia na buzi. I przechodzimy dalej. Teraz pokażę Wam lakier, o którym też nie wiem, czy kiedyś Wam nie wspominałam. Jest to lakier Schwarzkopf Got To Be. I ja ten lakier kiedyś ogólnie miałam. On pachnie malinowo bardzo. Tak bardzo owocowo. Ja go kiedyś już miałam, ponieważ kupiłam go oczywiście pod wpływem YouTube'a i pod wpływem Karoliny ze stylizacji, bo ona kiedyś właśnie o nim mówiła. No i powiem Wam, że ten produkt, nie ma chyba lepszego produktu, który lepiej utrwala niż ten Schwarzkopf Got To Be. To jest co prawda seria Volumania, ale on nie tyle bym powiedziała, że nadaje jakiejś objętości, volume, objętość, tylko bardziej bym powiedziała, że on po prostu mega utrwala. I pomimo, że tutaj nie ma informacji o tym, żeby
on mega, mega utrwalał, to on to robi i naprawdę trzeba bardzo być ostrożnym, bo on ma sobie nawet posklejać włosy. Tak, także polecam ten produkt właśnie wszystkim tym osobom, które mają ciężkie włosy, a czasami chcą je przytapirować, jakoś ogarnąć, to właśnie ten lakier da radę Wam te włosy podtrzymać, jak nie podtapirujecie, bo jeżeli je podtapirujecie i popsikacie troszeczkę od nasady, to naprawdę on to tak utrzymał w takim stanie, także polecam serdecznie. Przechodzimy teraz do takich bardziej kosmetycznych rzeczy. Chciałam Wam pokazać rzęsy, które dostałam z AliExpress, przyszły do mnie w końcu. Jest to taki pakiet rzęs, przychodzi tutaj 5 par. Ja aktualnie mam właśnie je na oczach, więc jednej pary nie widzicie. Te rzęski, moim zdaniem i w moim odczuciu, jak teraz już je po prostu testuję, one nie różnią się kompletnie niczym od rzęs z Ardell i tak naprawdę nawet bym powiedziała, że one troszeczkę dłużej zachowują swój kształt, bo się w żaden sposób nie odkształcają, nic się z nimi nie dzieje, więc moim zdaniem nawet pod tym względem są lepsze niż Ardell. Mają cieniutki paseczek, jedyne co trzeba, to trzeba je troszeczkę przyciąć na długości, ponieważ są dostosowane one chyba do troszeczkę większych powiek, więc generalnie te rzęsy wyglądają w ten sposób, są bardzo mięciutkie, mają taką cieniutką żyłkę i bez problemu możemy je zaaplikować, bez problemu możemy je ściągnąć, nie bać się, że się odkształcą. Dodatkowo są, słuchajcie, mega tanie, ponieważ ja za całą tą paczkę zapłaciłam chyba około $2. Więc umówmy się, że jest to mega tanio jak barszcz, ponieważ jedna para rzęs z Ardell kosztuje 12,90 i to jeszcze w takiej w miarę upolowanej cenie. Więc zdecydowanie te osoby, które lubią Ardell, powinny sięgnąć po rzęski z AliExpress po prostu. I teraz powiem Wam o tuszu do rzęs. Jest to tusz z L'Oreal Miss Manga, mega volume i ja pomimo tego, że słuchajcie, swoje rzęsy naturalne, górne rzęsy mam mega, mega krótkie i mam to od zawsze, więc kiedyś spotkałam się z takim argumentem, że to przez to, że się maluje. Nie, bo jak się nie malowałam, też takie miałam, po prostu mam takie z natury, mam ogólnie ciemną oprawę oczu, mam ciemne rzęsy, ale po prostu mam rzęsy krótkie. I ten tusz, generalnie jak każdy inny tusz, nie rozpatruję pod kątem do górnych rzęs, bo ja tylko delikatnie przytuszowuję te rzęsy i później tak zakładam codziennie to robię, zakładam sztuczne rzęsy, takie, które są dostosowane dla mnie na dzień, więc generalnie mi tusz do rzęs ma służyć do tuszowania dolnych rzęs i mam być zadowolona z dolnych rzęs. I ten właśnie w końcu mnie zadowala, coś, co mi fajnie wytuszuje dolne rzęsy i wtedy, że one są widoczne, jestem z niego mega zadowolona i bardzo się cieszę, że również dzięki Karolinie, to już drugi raz w tym odcinku, właśnie odkryłam ten produkt, więc generalnie jestem bardzo zadowolona i Wam polecam właśnie ten tusz do rzęs Miss Manga. Dla tych osób, które nie przepadają za taką zwykłą szczoteczką, tylko wolą silikonowe, to nie, mogą się nie polubić z tym tuszem. Przechodzimy dalej. Mówiliśmy o produkcie, który jest fajny pod makijaż twarzy. To teraz powiem o produkcie do makijażu twarzy. Jest to oczywiście, wiadomo, jest to L'Oreal True Match nowa formuła. Jest to kolor, co prawda niedostosowany do mnie, bo jest dla mnie za ciemny, ale zostawię sobie go na lato. Teraz będę kupowała sobie po prostu kolor 2N i będzie ok. Natomiast chciałam Wam powiedzieć, że to jest naprawdę produkt, który ostatnimi czasy zrobił na mnie ogromne wrażenie, jeżeli chodzi o to, jak on się zachowuje na twarzy, jak on się długo utrzymuje na twarzy i jak bardzo fajnie nawilża również moją twarz. Ja ostatnio testowałam dość sporo produktów i no, nie zrobiły na mnie zbytniego wrażenia. Aktualnie na twarzy mam Bourjois Health Mix i powiem Wam szczerze, że on chyba fajnie wygląda w kamerze. Fajnie wygląda tak z oddalenia, jak jesteśmy w świetle dziennym i z kimś rozmawiamy. Ale moim zdaniem i w moim odczuciu on się po prostu gubi w ciągu dnia z twarzy i pomimo tego, że ja nie mam w ogóle totalnie odruchu dotykania twarzy w ciągu dnia, to ja mam wrażenie, że jakby on się po prostu wchłania w skórę i totalnie znika. Ale generalnie mam porównanie i moim zdaniem ten L'Oreal, w ogóle produkty L'Oreal do twarzy mi się mega sprawdzają, tak samo jak L'Oreal Infallible. One wszystkie bardzo fajnie nawilżające wpływają na moją twarz i bardzo też się długo utrzymują i można nimi budować krycie i nic mi się nie waży, nic mi się nie dzieje, nic mi się nie ściera, więc generalnie jestem z niego mega zadowolona, tylko że muszę po prostu zmienić kolor na jaśniejszy. I przechodzę do już naprawdę finiszu produktów, produkt do oczu i to jest cień do powiek. Cień do powiek, który aktualnie mam na powiekach, czyli Kobo, kolor 114 Aubergine. Jest to przepiękny, ciepły, taki
głęboki fiolet, taka śliwka węgierka, powiedziała taka oberżyna. Wygląda to bardzo fajnie, jest to bardzo fajny kolor na jesień moim zdaniem i też komponuje mi się z moimi aktualnymi paznokciami hybrydowymi, które sobie właśnie wczoraj zakładałam. Bardzo mi się podoba ten kolor, bardzo mi się podoba, jak cieniakowo się rozcierają, jak one się aplikują. No generalnie mi się wszystko, cienikowo mi się podoba wszystko. I generalnie to już jest któryś z rzędu z kolorów takich pojedynczych, które posiadam. I oczywiście lecę w tym miesiącu na promocji w naturze się zaopatrzyć w kolejne kolory, ponieważ po prostu jestem mega zadowolona z pigmentacji tych cieni, z tego jak się nakładają, jak się rozcierają i jak się zachowują przez cały dzień na powiece, więc jestem zachwycona. Miałam Wam jeszcze wspomnieć o produkcie do utrwalania makijażu, jeśli byłam przy makijażu. Jest to puder ryżowy matujący od Denicardé. Powiem Wam, że ten puder jest typowo pudrem transparentnym, jest taki pudrem w białym opakowaniu. Jest pudrem sypkim, ale nie jest aż tak cieniutko zmielony jak na przykład puder transparentny sypki z Bourjois. Jest to troszeczkę minus, ponieważ moim zdaniem on mógłby być o wiele bardziej wydajny i o wiele bardziej matowić i utrwalać właśnie makijaż taki niebłyszczącym w ciągu dnia, jeżeli byłby bardziej drobno zmielony i bardziej by się dało go tak, nie wiem jak to powiedzieć, zaaplikować na cerę, żeby po prostu był cały czas w tym samym miejscu, w którym go zaaplikowaliśmy. On jest po prostu fajny i mi wystarcza, ponieważ ja nie mam problemu z jakąś mega chwiecącą się skórą czy coś z tych rzeczy. I dlatego ja go kwalifikuję do produktów, które zrobiły na mnie wrażenie, bo jakby spełnia on swoją funkcję, jest bardzo tani, więc są to takie dwie rzeczy, na które ja bardzo patrzę, czyli na połączenie ceny i jakości. No i ostatnie dwa produkty, które szczególnie są tutaj jakby wynikiem tego, że właśnie przyszła jesień i później będzie zima. I ja uważam, że warto dbać o usta przez cały rok, a szczególnie wtedy, kiedy właśnie przychodzą jakieś chłodne wiatry, kiedy zaczynamy zmagać się z zimnem. Więc warto wówczas zainwestować w produkty do ust i ja używam do ust na noc produktu Tisane. Jest to takie masełko do ust, ja dotychczas miałam Nivę, ale odnoszę wrażenie, że te właśnie takie apteczne produkty, jak na przykład Tisana, że jakoś tak mam wrażenie, że one tak bardziej kojąco wpływają na te usta i są jakieś takie bardziej odżywcze, nie wiem jak mam to określić. I ja go używam na noc, dość sporą, taką grubą ilość nakładam. I moje usta się cieszą cały czas tą samą gładkością i jędrnością, więc jestem zadowolona. A w ciągu dnia, kiedy nie mam pomadki kolorowej, co zdarza się praktycznie nagminnie, codziennie, ponieważ nie za bardzo przepadam na co dzień za kolorowymi pomadkami, to wówczas przejeżdżam sobie usta parę razy dziennie Blisteksem. Jest to również taki stick właśnie, mający na celu chronienie naszych ust. Bardzo fajnie nawilża, bardzo fajnie te usta chroni. I też dość długo się utrzymuje na ustach, więc spełnia tak naprawdę na wszystkie swoje funkcje, na które ja zwracam uwagę. I powiem Wam, że również możecie ten produkt kupić w aptece. Ja go kupiłam akurat w aptece, kiedy właśnie robiłam takie jesienne zakupy, jakieś tam witaminki, wiecie o co chodzi. Więc kupiłam też wtedy od razu tą Tisanę i właśnie tego Blisteksa i jestem z tych produktów zadowolona. Myślę, że będę je miała na cały ten okres jesienno-zimowy. I to by było na tyle moich ulubieńców. Mam nadzieję, że nie zajęłam tym swoim peplaniem zbyt dużo czasu. Mam nadzieję, że któreś z tych produktów może wpadły Wam w oko i wytestujecie. Koniecznie dajcie mi znać, jakie produkty były Waszymi ulubionymi w ubiegłym miesiącu. Dajcie mi też znać, jaki jest Wasz jesienny niezbędnik, jeżeli chodzi o produkty do ust lub inne produkty być może, które stosujecie właśnie z wyłącznością na jesień i zimę. Dzisiaj dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa! Just pick one. We got sand in our shoes in the middle of June while the J-Box playing off.